Jeżeli słyszycie jakieś basy w tle, to bardzo was przepraszam, bo brat zaczął grać w LOLa i jak to na lolowców przystało, musi być jakaś techniała w tle i musi być darcie mordy przy tej grze, ale no trudno. Cześć, mamy dziecko, jestem Emil, to was w kolejnym, a jednocześnie ostatnim lolowcie na moim kanale. Dziwnie będzie, będzie strasznie dziwnie, że ja sobie jutro wstanę, że za mną nie będę otwierała kolejnego okienka z kalendarzem, nie będę nagrywała i tak dalej. Tak dziwnie będzie strasznie. No i co mogę wam powiedzieć? No udało się, jeżeli widzicie tego vloga przed 24, chociażby minutę przed, ale przed 24, to znaczy się udało, a o to raczej możecie być spokojni. To beka z tych, co nie wierzyli, tak? Jak mam być szczery, to troszeczkę samą w siebie nie wierzyłam, też sobie dawałam taki no tydzień, max 2, a to proszę bardzo, do końca wytrwałam, także bardzo się cieszę. Ale zanim przejdziemy do jakiegoś tam podsumowania tych vlogmasów i kilka słów ode mnie na koniec, to po pierwsze poproszę was jeszcze tutaj o łapeczki w górę, subskrypcję na moim kanale. Jeżeli jeszcze jakoś mordo nie subskrybujesz tego kanału, to zasubskrybuj go koniecznie. I zanim jeszcze do tego przejdziemy, do tych moich rozmów, to otworzymy sobie ostatnią herbatkę, bo jeśli chodzi o kalendarz od dziewczyn, to tą paczkę ostatnio dostanę dopiero dziś pod koniec roku, w Sylwestra, więc tak jak powiedziałam na poprzednim vlogmasie, otworzymy ją sobie na jakimś najbliższym streamie, ale możemy otworzyć sobie kolejną herbatkę. To jest ta herbatka, która mnie bardzo ciekawiła. Także w ostatnim okienku kalendarza z herbatkami jest taka herbatka, żurawina z mandarynką, z tego co mi się wydaje, także no nie, zobaczymy jaka będzie smaku, wygląda na fajnie i też wydaje mi się, że jak ostatnia herbatka w kalendarzu, to musi być ona taka, wiecie, no najlepsza z tych wszystkich. Także co, moi kochani, ja idę zrobić herbatkę i zaraz się widzimy. Dobrze, moi kochani, także już jestem, mamy tutaj naszą herbatkę, więc ostatnia herbatka z tego kalendarza, może kto wie, bo jeszcze chyba nie było nikt to na 10 na 10, z tego co mi się wydaje, także kto wie, może to jest ta herbatka. Smacznego, moi kochani. Jest dobra, jest naprawdę fajna, kurczę. Ej, no mega jest ta herbatka. Fajnie tutaj tą żurawinkę czuć, troszeczkę tej mandarynki. Naprawdę jest bardzo fajne połączenie. Mega mi smakuje ta herbatka. Nie wiem, czy tutaj dam 10 na 10. Chyba raczej nie, ale jestem w stanie dać tutaj takie, no 9 na 10, bo no nie mogę dać 10 na 10. Ja bym tak musiała jeszcze przeanalizować wszystkich herbatki, które tutaj były, ale herbatka jest naprawdę bardzo dobra, także żurawinka z mandarynką jak najbardziej polecam, jest mega dobra. Ale moi kochani, jeszcze tak, na sam koniec. Dobrze, moi kochani, także troszeczkę bardziej elegancko, bo przez cały miesiąc poza jednym dniem byłam tak naprawdę dzień w dzień na vlogu w bluzie i dresach, co nie jest moim zdaniem złe, ale myślę, że możemy to zakończyć w nieco bardziej taki elegancki sposób. Krótko na temat, cieszę się bardzo, że udało mi się sobie i wam udowodnić, czy jestem w stanie zrobić mniej dłuższe niż 6 dni. Chciałam wam również podziękować za to, że byliście, za oglądanie tych vlogmasów i tych lepszych i tych gorszych. Co prawda różnie bywało ze zasięgami, ale tak czy tak naprawdę bardzo mu chciałam podziękować, że byliście. Również chciałam wam podziękować za wasze zaangażowanie, śledzenie tego challenge'u, momentami czekanie do samego końca dnia na tego vlogmasa albo jego brak. To dziś pamiętam, jak tak za pierwszym razem wróciłam tego vloga naprawdę bardzo późno, na styk o 20:30 i w dyskusji prowadzonej na Discordzie, to po prostu było coś naprawdę cudownego. Miałam to swój fajny klimacik, także bardzo, bardzo wam naprawdę za to dziękuję. Także również z tego miejsca bardzo chciałam podziękować dziewczynom za ogarnięcie tego kalendarza. Pomysł na kalendarz i pomysł na ogarnięcie tych vlogmasów to był totalny spontan. Wpadliśmy na to tak naprawdę kilka dni przed, także tym bardziej cieszę się, że to wszystko się udało. No i co, moi kochani, tak na sam koniec. Te piękne święta niech każdy pamięta. Z głębi serca płyną te życzenia. Zdróweczka, marzeń spełnienia. Iskierek radości i dużo miłości. A tak może bardziej na poważnie, chciałam wam życzyć zdrowych, wesołych świąt. Bądźcie jak najlepiej z rodzinką, odpocznijcie sobie od wszystkiego. Udanych prezentów, no i oczywiście zajebistego Sylwestra, ale tego Sylwestra wam jeszcze będę okazję miała życzyć. Myślę, że jakoś po świętach jeszcze odpalimy sobie streamka, czy jednego, czy dwa. Także upomnijcie się, że macie dzwona i zapraszam was na streamy. Także co, moi kochani, dziękuję wam za oglądanie tego vlogmasa, jak i wszystkich poprzednich. Mam nadzieję, że wam się one podobały i że bawiliście się przy tym dobrze. Zrobiłam chyba wszystko, co w mojej mocy, by wyszło one jak najlepiej, także mam nadzieję, że wam się one podobały. Także co, moi kochani, pamiętajcie sobie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, bo was nie ominął żaden streamek, bo myślę, że najszybciej wrócimy ze streamami. Trzymajcie się i siemaneczko!